By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, przychodzę do was z porównywaczem książkowym. Na teraz jest to książka pana Tomasza Campbella. Jak gadać, żeby się dogadać? Jak występować publicznie i nie tylko w telewizji? Słuchajcie, to jest książka z wielkim szacunkiem dla pana Campbella. Mi nie dane było go poznać osobiście, mojemu mężowi i owszem. Dostał zresztą dedykację. Słuchajcie, książka typowo motywująca. No wiecie, że ja nie przypadam za takimi książkami. Dla mnie my sami jesteśmy motywatorem. Ja wiem, niektórym to potrzebne, ok, tak jak wracam do tego, że znam osobiście pewnego mężczyznę, który tylko i wyłącznie czyta takie książki, jego one motywują. On ma tych książek dużo i ja nie wiem, wiecie, czy to nie jest po prostu jakieś hobby, po prostu zbieranie tych książek, no bo każda książka motywująca jest o tym samym, czyli motywujmy się, motywujmy się, motywujmy się do działania. Więc po co mu tyle książek? Jedna, dwie to już góra wystarczyłyby mu, ale lubi te książki, lubi taką tematykę, ja nie. No i słuchajcie, przeczytałam, ta książka ma stron, no powiedzmy 180, z pomijaniem, że są, dużo jest zdjęć pana Campbella zresztą w różnych pozycjach przedmówczych, mówczych i tak dalej, więc czytania jest sporo, ale są takie dość duże akapity i tą książkę przeczytałam znowu będąc, czekając na lekarza w przychodni. Przeczytałam do środka, że tak powiem, od deski do deski, a drugą połowę, tak mi się wzięło, że nie więcej, a drugą połowę tak po łebkach. Stwierdziłam, że jednak nie jest dla mnie. Tak, typowo, co zrobić, żeby się nie jąkać, żeby ludzie Cię zrozumieli. Ja po tej książce wnioskowałam tylko tyle, że mamy zawsze dwie opcje do wyboru. Stać prosto albo krzywo i ludzie, widownia jest taka, że albo Cię zaakceptują ci, którym podpasuje to, że krzywo stoisz, czyli jesteś równy z nimi, albo podpasuje tym pod krawatami, kiedy stoisz prosto. Nie ma na to prostej reguły, więc bądźmy sobą, a i tak znajdą się ludzie, którzy nas zaakceptują i znajdą się ludzie, którzy niekoniecznie. Nie urodził się taki, który by wszystkim dogodził. Ja odkładam na półeczkę. To jest książka mojego męża, dla niego z dedykacją, więc niech sobie leży, czeka na lepsze czasy. A drugi porównywacz za chwilę. Pa, pa. Hej. Drugą książką do porównania jest Pogorzelisko Wojciecha Szumlińskiego. Tu jest taka wzmianka. Słuchajcie, a jeszcze Wam pokażę ostatnią część, znaczy tam, sorry, że robię cień, ale tak jakoś, okej, okay. Jeszcze tu taka wzmianka i słuchajcie, no i cena, taka była, za taką kupiłam w Empiku. Książka jako taka, nie urzekła mnie niczym. To znaczy, ja się nastawiłam na to, że będzie to, w tej książce będzie typowo o rozwikłaniu, o życiu i rozwikłaniu śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Niestety przeliczyłam się. Jest tylko w całej książce może 3 zdania na ten temat i to tak tylko wiecie, tak to w zdaniach, myk, myk i koniec, kropka. Za to w całej książce, ja sobie pozaznaczałam różne takie, o, na przykład coś takiego, strona 96, a jednak, a skoro tak jest, to zawsze można zdmuchnąć ten płomień i znaleźć w sobie siłę, by zacząć od nowa. Jest kilka, nie dużo, kilka takich właśnie fajnych, miłych
cytatów, które można potem wdrożyć w życie. Ja uwielbiam cytaty, ludzie co mnie znają, to mówią, że słynę z cytatów. W tej książce znajdziemy takich kilka cytatów, ale ta książka nie opiewa się na cytatach, tylko o tym, co w niej zawarte. Zawarte jest to, co przeczytaliście, co mogliście Wam przed chwilą pokazać, mogliście przeczytać taką wzmiankę a propos pana, który został, chciałam użyć brzydkiego słowa, no w cudzysłowie, wypipam to, tak, zgnojony przez siły bezpieczeństwa w Polsce i nie miał nic do powiedzenia, mimo że miał bardzo dużo na temat różnych rzeczy, za dużo po prostu wiedział i po prostu chciano go zniszczyć psychicznie, zniszczyć fizycznie, jego rodzinę, jego samego, jego rodzinę. Trwało to 8 lat. I ta książka właśnie jest takim 8-letnim spisem tych wydarzeń, które się przez te 8 lat wydarzyły. Ale tak chaotycznie dla mnie, tak ni składu, ni ładu. Słuchajcie, ja Wam tak mniej więcej pokażę. O, tyle zostało z tej książki, a ta część gruba to jest przeczytana przez 1,5 godziny czekając w przychodni do lekarza. Pochłaniałam ją bardzo szybko się ją czyta. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi rzeczy, które się zaczyna tu, o rzeczach, o których się zaczyna mówić i nie kończy. To miała być książka o tym. To miało tu być tak napisane, żeby wszyscy mogli to przeczytać. Ta książka była zakazana przez jakiś czas sprzedaży. Nie wolno jej było sprzedawać, nie wolno jej nic jej było kupić. Teraz jest legalnie na półkach, w Empiku można ją zakupić. Tak jak mówiłam Wam przed chwilką, ja sobie zaznaczałam kilka rzeczy. Na przykład, już Wam mówię, tutaj na przykład, no nie, tu jest też cytat. Kurde. O, tu na przykład jest wzmianka na stronie 290, wzmianka o panu Lepperze, który rzekomo się pozwiesił. No podobno nie było to samobójstwo. Objawy wskazują, że bezpośrednią przyczyną śmierci było pobicie. Skatowali go na śmierć. Kto skatował, w jakich okolicznościach? Kto? No to wiadomo, wynika to z książki, ale w jakich okolicznościach nie. To jest tylko po prostu taka wzmianka i nic więcej do tego... Tak, nic więcej się nie wydarza. O księdzu pobieżce mówię, tak jak kilka zdań, no trzy chyba. Jest wzmianka o tym, jak w Polsce się kupuje działki za przysłowiową złotówkę, jak w Polsce ręka rękę myje w polskim Sejmie, w polskim parlamencie, kto kogo kryje i za co, kto kogo podsłuchuje, najbliżsi przyjaciele, najbliższa rodzina, kto sprzedaje i kupuje mecze polskiej ligi, no i tak dalej, i tak dalej. Tylko tak, to są takie wzmianki, które ja Wam w tej chwili opowiadam. Bardzo, no bardzo słaba. Można by z tej książki zrobić połowę tego, co tu jest. To jest prawie 500 stron, tak? Ze zdjęciami razem. 300, no okej, 300 stron, ale 150 już max. I naprawdę opowiedzieć coś godnego, żeby potem można było polecić dalej. Niestety. Oczywiście każdy rozdział to się kończy i zaczyna takim stroną na czarno. To chyba jest pana autora jakiś znak rozpoznawczy. No, powiem tak, w Empiku były dwie książki tego pana i obydwie zakupiłam. Ta jest pierwsza, którą czytałam, zaczęłam czytać tą drugą, no i obawiam się, że ta druga będzie jeszcze gorsza. Ale o tej drugiej kiedy indziej. Także ja nie polecam tej książki, nie słuchajcie, że jest nasycona jakimiś super wrażeniami. Ja to wszystko wiem z telewizji, z radia, z internetu, tu nic się nie dowiedziałam. Ja nie polecam tej książki. Jak chcecie, mogę Wam ją puścić dalej, wysłać. Także tak. Do zobaczenia. Pa, pa.